Tor pierwszy, Warszka, tor drugi Mestków. Myślcie o piwie, myślcie o skrzynce. Mężczyzn star przedstawia się następująco. Tor pierwszy, Kruszlowa Wyżna. 34 sekundy, 45 setnych. 34 sekundy, 45 setnych to wynik Kruszlowej. Tor drugi, Grybów Biała. 33 sekundy, 00 setnych. 33 sekundy, 00 setnych to wynik Grybowa. Czyli dwa czasy dwóch drużyn Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w okolicach 30 sekund. Są to już bardzo dobre i przyzwoite czasy. Przypominam, że dobry czas też osiągnęła OSP Mszalnica, bo 37-86. Dobry czas osiągnęła Cieniawa, 36-32. Wszystkie czasy poniżej 40 sekund, w okolicach 30 kilku sekund są czasami bardzo dobrymi, pozytywnymi. To świadczy o bardzo dobrym wyszkoleniu strażaków z tychże jednostek, którzy osiągają takie czasy. W tej chwili wystartuje na torze pierwszym Ptaszkowa, na torze drugim Polna. W następnym biegu zmierzą się Wawrzka na torze pierwszym, Mestków na torze drugim. Przypominam, dla tych kibiców, którzy przybywają oglądać nasze dzisiejsze zawody, aura sprzyja. Nie ma jeszcze meczów. Pierwszy mecz dopiero dzisiaj o godzinie 18. Myślę, że do godziny 18 powinniśmy się wyrobić zawodami. Pogoda nam sprzyja, bo oczywiście nie jest za gorąco, nie pada, więc można podziwiać jednostki od trzech straży pożarnych z trzech gmin powiatu nowosądeckiego, z gminy Grybów, z miasta Grybowa, z gminy Korzenna i z gminy Kamionka. Kto będzie był syreną? Jednostki OSP, tych trzech gmin gościmy dzisiaj na stadionie w Grybowie. W tej chwili wystartuje na torze pierwszym OSP Ptaszkowa, na torze drugim OSP Polna. Widzimy, że drużyny są prawie gotowe. Ci, co zwijają o opuszczenie placu ćwiczeń, tutaj szczególnie z toru pierwszego, żeby nie utrudniać przebiegu konkurencji. Uwaga, sędziowi mierzący czas. Ja włączę to teraz. Za chwileczkę sędzia startuje. Nie, za chwilę. Sygnał. Ale nie chwyje. Linii autowej. Można wylewać na bok płyty boiska tą wodę, jest sucho, więc podlejemy wodę. Podlejemy wodą oczywiście płytę boiska. Wystartują w tej chwili na torze pierwszym Wawrzka, na torze drugim Mysków. Do następnego biegu przygotuje się na tor pierwszy Bogusza, na tor drugi Stróże. Wyniki drużyn, które w tej chwili ukończyły swój start, są jeszcze następująco. Ptaszkowa osiągnęła wynik 31,50 setnych. Brawo! To wynik Ptaszkowej. Polna 42,21.